Oto kolejna piękna ryba złowiona przez drużynę Daiwa. Ładny okaz, prawda? Wyprawa na duże karpie. Rzadko można zobaczyć coś tak wspaniałego. Występuje Liam Dale. Przekroczył magiczne 15 kg. Chyba już go mam, żeby się tylko nie zranił. Pokażę go teraz wszystkim kolegom. Myślę, że waży 12 kilo. Nie, zdecydowanie więcej, 13 albo 14 kilo. Popatrzcie, chłopaki, na ten krzywy ogon. Ten karp waży 30, 32, a może 33 funty. To jest około 15 kg. Jest absolutnie doskonały i potwornie mnie zmęczył. Czuję się wykończony. Wspaniała ryba. Dla wędkarza łowiącego karpie ogromnie przydatnym narzędziem jest waga. Taki wariat jak ja, który sądzi, że nie tylko złowi karpia, ale jeszcze go sfilmuje, a potem zagości na ekranach waszych telewizorów, zostawia wagę w domu. Tę rybę zważę więc na pożyczonej wadze, gdyż udało mi się wypatrzyć podobnego szaleńca, pogalopować wokół jeziora i ubłagać o pożyczenie wagi. Ta ryba waży 9,5 kilo. Dzisiaj pierwsza. Mamy drugą rano. Ekipa filmowa śpi. Wyzerowałem wagę, uwzględniając ciężar worka. Tu jest dużo piasku, który może poranić rybę. Oto iście królewski lustrzeń z jeziora tęczowego w południowej Francji. Spytacie, kim jestem i co ja tu właściwie robię z tym karpiem. Nazywam się Liam Dale i jestem konsultantem firmy Daiwa w Anglii. Wędkuję zarówno z brzegu, jak z łodzi. Niełatwo zdobyć taką posadę i wiąże się ona z wieloma przywilejami. Testuję najlepszy sprzęt wędkarski świata, łowiąc moje ulubione ryby z marlinami i rekinami włącznie. Ale dziś pokażę, na czym polega sportowe łowienie karpi. Zobaczycie moje zabiegi prowadzące do złowienia ryby. Przynajmniej mam taką nadzieję. Zdobycie tego stanowiska wcale nie było łatwe. Kiedy się dowiedziałem, napisałem list do szefa marketingu Johna Middletona. Słyszałem, że szukacie konsultanta wędkarskiego dla Daiwy.
proszę mnie zatrudnić. Z poważaniem. I wysłałem faksem. Teraz wszyscy mają faksy. Niemal natychmiast otrzymałem odpowiedź. Była bardzo zwięzła. Zawierała się w trzech słowach. Nic z tego. Można by się spodziewać, że szefa marketingu takiej firmy jak Daiwa stać na dłuższą wypowiedź. Płyń zdrowo. W końcu zdobyłem tę posadę i dzięki temu mam dostęp do wspaniałego sprzętu i mogę go dowoli testować. Robię o tym filmy wędkarskie. Mam kontakty z najlepszymi wędkarzami Anglii i całego świata. Szczególnie cenię sobie znajomość z Bobem Nuddem. And in carp fishing, the likes of Kevinem Maddoxem, Billem Cottamem z Nutra Baits i Mike'em Wilmotem z Essential Products. Dzięki nim poznałem środowisko karpiarzy i mogłem podpatrzeć u nich wiele wędkarskich sztuczek. Łowisko, na którym się znajduję, ma około 25 metrów długości i szerokości. Mam więc sporo przestrzeni. Za chwilę oprowadzę was po okolicy i pokażę, jak zapalony wędkarz zabiera się do łowienia karpi. Musiałem się trochę oczyścić i zmienić koszulę, bo poprzednią nadwyrężyła mi ryba. Swoją drogą to dobrze, że w nocy nie było ekipy filmowej. Kiedy miałem już rybę na brzegu i wyplątałem ją z podbieraka, nagle odzyskała wigor i znienacka wymierzyła mi potężny cios w najczulsze miejsce. Wolałem tego nie pokazywać na filmie. Zrobimy teraz przegląd sprzętu potrzebnego do łowienia karpi. Zaczniemy od wędzisk i kołowrotków. Mam tu wędzisko o długości 3,60 i teście ugięcia 2,3 funta, przeznaczone do łowienia z dużej odległości. Wyposażone są w kołowrotki 6000 Tournament Twist Buster. Zastosowany w nich system zapobiegający skręcaniu się żyłki zrewolucjonizował łowienie na kołowrotki o stałej szpuli, gdyż zredukował o 90% skręcanie się żyłki przy zwijaniu. Zlikwidowano w ten sposób główny mankament tych kołowrotków. Żyłka, której używam, to amerykańska marka Sea Tamer. Łowiłem już na nią w morzu. Wytrzymuje 25 kilo. Sprawdziła się przy rekinach i płaszczkach u brzegów Szkocji. Mam tu dwie wędki z żyłkami o wytrzymałości 7 kilo, i trzecią do dalekich rzutów z żyłką o wytrzymałości 9 kilo. Zestaw podpórek z firmy Solar. Chyba najlepszy na rynku. Wypróbowałem wcześniej inne, ale odporność tego na warunki pogodowe, zużycie, na promienie słoneczne i inne czynniki atmosferyczne jest bezkonkurencyjna. Przypominam, że zawsze należy mieć ze sobą śrubokręt i kombinerki po to, by móc dokładnie skręcić to całe urządzenie. Sygnalizatory elektroniczne są produkcji Daiwy. Darzę je dużym zaufaniem. Nigdy mnie nie zawiodły i dzięki nim zawsze wiem, co się dzieje. I to wszystko na ten temat. Sygnalizatory mechaniczne, czyli skoczki, są z Solara. Pomagają w ocenie, czy ryba wzięła przynętę i pociągnęła ku wodzie, czy w kierunku brzegu. Wczoraj po przyjeździe w ciągu pół godziny miałem dwa brania jesiotrów. Jedno bardzo pewne, ale za mocno zaciąłem i ryba zeszła z haka. Przy drugim zerwała się i też jej nie złowiłem. Dlatego ten karp jest pierwszy. Obejrzyjmy teraz karpiowe zestawy. Ten nazywa się zachłanny karp. Zestaw bałwanek, para kulek proteinowych pływających i druga tonących, oraz pojedyncza kulka truskawkowa. Tyle o zestawach i krótko o węzłach. Jest wielu, którzy wiążą je lepiej i szybciej ode mnie. Ja stosuję najprostsze węzły,
Ale Kevin Maddox i inni znają ich wiele. Jeśli chcecie nauczyć się wiązania węzłów, obejrzyjcie filmy z udziałem innych wędkarzy. Zestawy omówiłem, a przynęty pokażę za chwilę. Witam w dziale przynęt. Używam głównie przynęt gotowych. Jeżeli chcecie nauczyć się samodzielnego wyrobu kulek proteinowych, ugniatania ich itd., polecam film firmy NutraBait. Jest tam znakomity wykład i uważam, że nie ma sensu go powtarzać. Dlatego zajmiemy się gotowymi przynętami dostępnymi na rynku. W takiej wyprawie jak nasza ważne są wyniki. Przejechaliśmy kawał drogi. I jeśli łowiąc u siebie możemy sobie pozwolić na powrót do kiju, to w tym przypadku jest to wykluczone. Dlatego zabrałem ze sobą najlepsze przynęty. Moim zdaniem gotowe kulki proteinowe firmy NutraBait nie mają sobie równych. To moja ulubiona przynęta i mam zamiar używać dziś zarówno kulek pływających, jak i tonących firmy NutraBait w kolorze kremowym. Być może użyję też fistaszków Kevina Maddoxa, które są doskonałe, lub kulek pływających, które również są niezłe, oraz małych kulek zanętowych, gwarantujących dobre wyniki. Jako rozdrobnionej zanęty używam mieszanki kukurydzy, konopi i kaszy. To wszystko macerowało się od 24 godzin. Teraz rzucimy zanętę karpią. Jest miękka, więc nie będą miały kłopotów z jej połykaniem. Zanętę zmieszałem z wodą z jeziora z dodatkiem wysokiej klasy atraktora Multimino. Wszystkie zanęty podaje się na wiele sposobów. Luźną zanętę rozrzucamy ręką z łodzi. Można też użyć katapulty Cobra. Jest to sprytny przyrząd gwarantujący duży zasięg i celność rzutów. W zestawie mam dwie Cobry, długą do dalekich i krótszą do bliższych rzutów. Do precyzyjnego podania zanęty użyję rozpuszczalnej nici Crystone PVA i gotowych zestawów zanętowych. Przyczepia się to wszystko do haczyka i zarzuca do wody. Nieważne, czy upadnie na wodorosty, czy w oczko między nimi. Jest pewne, że zanęta i przynęta na haczyku będą blisko siebie. Ważnym elementem wyposażenia jest turystyczna lodówka Colemana. Dzięki niej rybie przekąski są w znakomitym stanie i podawane w odpowiedniej temperaturze. A my umiemy zadbać o to, rzecz jasna. Tu jest podręczna pralnia, krótki sznur do suszenia zabłoconych skarpet i wypieszczonych przez karpie podkoszulków. Należy je przepłukać, dokładnie wysuszyć i nikt nic nie poczuje. Zapalony łowca karpi jest gotów do wielu poświęceń. Jesteśmy w spiżarni wędkarza. Moja uboga dieta składa się z bekonu, kiełbasy, grzybów, pudingu, grzanek, pomidorów, mięsa z grilla, a na deser banany i ciasto. To życie pełne wyrzeczeń. Zapalony wędkarz zupełnie nie dba o siebie, zabiera zatem tylko najpotrzebniejsze przedmioty. Jest tu szczotka do włosów, czysta koszulka, statyw i aparat fotograficzny z lampą błyskową do robienia pamiątkowych zdjęć z olśniewającym uśmiechem zwycięzcy. Jest tu także ekipa filmowa, kamerzysta, operator dźwięku, magnetofony, taśmy, akumulatory, ładowarki i cała reszta majdanu. Jest też cygaro dla prezentera na zakończenie udanych zdjęć. Tu mamy dział kontroli i reanimacji ryb. Pokrowce firmy KISS do wożenia wędzisk po świecie niezastąpione w podróży lotniczej. Podbieraki i siatki Kevina Nasha. Naczynie z wodą do ochładzania materaca, na którym odhaczamy ryby.
Woda służy też do zwilżania ryby. I w końcu sam materac do odhaczania ryb. To jest model specjalny, który może także służyć jako dywanik modlitewny. Zapalony wędkarz dba o swoją kondycję i sprawność fizyczną. Dlatego wioseł używa tylko w ostateczności. Zazwyczaj posługuje się pięciobiegowym silnikiem elektrycznym, zasilanym z dużego akumulatora, żeby nie trzeba było codziennie go ładować. I wreszcie zakwaterowanie. Wielu wędkarzy uważa, że namiot to najgorszy z wynalazków, bo uniemożliwia im ciągły kontakt z wędziskami. Dawniej, gdy mężczyźni byli naprawdę twardzi i nie drżeli jak płochliwe owieczki, wędkarze sypiali pod gołym niebem, tuż obok wędek. Dzisiejsi wędkarze też są dzielni, aczkolwiek na widok małej chmurki albo przy pierwszym podmuchu wiatru natychmiast kryją się w przytulnym schronieniu. Tu bardzo istotna rada. Nie wolno zapomnieć o pilocie, bo z wygodnej polówki jest dość daleko do telewizora. Ale zostawmy te błahostki i przejdźmy do rzeczy. O, jesteście! Mamy drugą po południu. Jest tu wielki gąszcz wodorostów. Ryba wyszła spod gałęzi na prawo. Mam ją. Nie jest wielka. Ale mamy kolejnego francuskiego karpia. Jeszcze trochę zielska. Odsuńmy się od wędek. Chodź, przedstaw się. Wygra jeden z nas. Tym razem to ja. Doskonale. Świetnie. Położymy cię na materacyku, gdzie wyjmę ci haczyk. Jesteśmy. Obejrzę cię teraz. Wyplułeś. To nam oszczędzi kłopotów. Witaj, bonjour. Masz na ogonie bliznę? Poobijałeś się o gałęzie? Zbieranie sprzętu przy równoczesnym pilnowaniu ryby nie jest proste. Słońce mocno grzeje. Teraz cię zważymy, przynajmniej w przybliżeniu. Tak jest wygodniej. Masz 9 kilo. Nad nami przelatuje samolot. Zrobią nam z góry zdjęcie, ale nie będziemy na nich zbyt wielcy. Jesteś bardzo ładny. Chcesz już wracać? W porządku.
Tylko nie ruszaj tych wędek. Ostatni rzut oka i do wody. Jesteś wolny. Au revoir. To jest wybrane przeze mnie łowisko. Przepiękny widok, a na dodatek jeszcze niedawno wiatr nawiewał wodę do tej zatoczki. Wraz z wodą napłynęło pożywienie, a za jedzeniem, mam nadzieję, napłyną ryby. Wybrałem kilka stanowisk, z których będę łowił. Głównym kryterium wyboru była obecność ryb. Jedno stanowisko znajduje się na cyplu tamtej wysepki. Mam stamtąd możliwość zarzucenia wędki na małą płyciznę. Woda ma 1,80 m głębokości. Zmierzyłem właśnie temperaturę. Powietrze ma 32 stopnie, a woda 21. Myślę, że ryby będą chciały poplażować u brzegów tej wysepki. Drugie miejsce to tamta wysepka na wprost, z pojedynczym drzewem. Zarośnięta wokół, ale i przy niej jest bardzo obiecująca płycizna do 2 metrów głębokości. Dzięki temu, że wędki będą widoczne na tle nieba, łatwiej będzie zmieniać przynęty i zarzucać je po zmroku. Trzecie miejsce znajduje się tuż przy drugim. Łowisko ma 16 metrów szerokości. Zarzucę przynętę na jego skraju, na wypadek, gdyby karpie nie chciały brać po środku. Stworzę zatem możliwość wzięcia drugiej przynęty na uboczu. No to do roboty. To jest dość duży karp, chyba że mam pecha. Jest to jeden z tutejszych podejrzanych jesiotrów. To jedna z tych wielkich ryb mieszkających w tym jeziorze. Mamy mały kłopot, bo na drodze stanęła druga wędka. Ryba wzięła na środkową z 2 proteinowymi kulkami. Muszę odsunąć drugą wędkę, a tę przełożyć górą. Zobaczymy, co to za ryba. Żeby tylko czegoś nie złamać. Jest ryba. Cudowna. Nieźle się spisałem. Czy uda mi się ją wyciągnąć, nie wpadając do wody? Jest wszystko. Ma co najmniej 15 kilo. Może trochę więcej. Około 18. Ale nie bądźmy zachłanni. Przede wszystkim trzeba wyjąć haczyk i odsunąć żyłkę.
Nie ma przynęty. Dwie proteinowe kulki zniknęły. Jesteś piękny. Nie zsuń mi się tylko na dół. Grzeczna rybka. Obrócę cię w drugą stronę. A jesteśmy na górce. Powinienem do niego mówić po francusku. Jest bardzo ciemny. Teraz cię podniosę. Tylko nie wierzgaj. No to w górę. Tak, ten karp waży ponad 14 kilo. W okolicach 15. Jest wspaniały. Strasznie mnie upaprał. Cały jestem w śluzie. Przynajmniej jeden z nas musi wiedzieć, co czyni. Cudowna ryba. Magiczne 15 kilo. Tak naprawdę to żal go wypuszczać, ale już na niego czas. Muszę tylko uważać na pozostałe wędki. Co mi tam? On przyszedł do mnie, więc go teraz odprowadzam. Spójrzcie na jego grzbiet. To on waży najwięcej. Jeszcze jedno spojrzenie z drugiej strony. Żegnaj. Au revoir. Istne cudo. Powiem teraz coś więcej o tym pięknym zbiorniku, czyli o jeziorze tęczowym. Jestem tu po raz czwarty. Za pierwszym razem kręciliśmy tu filmy o metodach łowienia karpi, a teraz przyjechałem, aby wędkować. Jezioro jest piękne, urozmaicone. Powstało w pożwirowym wyrobisku i ma około 40 hektarów powierzchni. Sporo w nim gałęzi, wodorostów i dużych karpi. Niektóre są ogromne. Można tu także spotkać wredne jesiotry. Powstał tu piękny ośrodek wędkarski, ogrodzony z drogą wokół jeziora, z natryskami, telefonami, ciepłą wodą, świetlicą i barem. Ceny są całkiem rozsądne, 1200 franków za tydzień. Przepłynąłem promem przez kanał La Manche z Portsmouth, a potem 8 godzin jazdy z Havru świetną autostradą.
Pierwszy raz byłem tu w październiku i w ciągu 4 księżycowych nocy złowiłem 7-kilową rybę. Za drugim razem łowiłem z Tony Winklessem. To było w kwietniu. I przez 5 nocy szczęście się do mnie nie uśmiechnęło. Teraz jestem tu znowu. Przyjechałem na 6 dni i już złowiłem 15-kilową rybę. Nadzieje zostały spełnione. Na świecie jest wiele równie pięknych jezior i mam zamiar wybrać się nad niektóre z nich. Hałas samolotów i ryby. 10:50 wieczorem i piękny francuski zmierzch. Ryba, karp, jak przypuszczam, wzięła przynętę zarzuconą najdalej, w wodzie głębokiej na 1,80 m. Na dwie pływające kulki proteinowe. Moczyłem je w truskawkowym ekstrakcie Maddoxa przez okrągły rok. Przynętę zarzuciłem w sam środek zanęconego obszaru. Wrzuciłem prawie 0,5 kg 1,5-centymetrowych kulek proteinowych. Branie było powolne i ostrożne. Mogliśmy podejść z kamerą i sfilmować całą walkę z karpiem. Ryba płynie w naszym kierunku. Muszę zabrać środkową wędkę. Zerwała się. Zeszła z haka. Co za szkoda. Nie rozumiem dlaczego. Chyba haczyk się rozgiął. Albo coś sknociłem. Wkrótce się przekonamy. Jak to mówią, to była największa ryba. Zaraz się okaże, co się stało. Aż mi gorąco. Mnóstwo wodorostów. To one osłabiły zacięcie i ryba wypluła haczyk. Spójrzcie, przynęta w całości. Czuję, że to była największa ryba, z jaką miałem dotąd do czynienia. Popatrzcie, wszystko w najlepszym porządku. Po rozczarowaniu i dotkliwej stracie zarzuciłem 2 kulki proteinowe, co zaowocowało złowieniem tego pięknego stworzenia. Ten archaiczny dinozaur wziął o 1:00 w nocy. Wygląda typowo, prawda? Pojechałem aż do Kazachstanu, by złowić podobnego. Wygląda prawie tak samo. Wielki tłuścioch. Ta ryba jest 8 razy mniejsza od swej krewniaczki białugi. Waży z 10 kilo. Jesiotry to rozrabiaki i potrafią dać czadu karpiom. Ten jest jednak dość przyjazny i spokojny. Zwróćmy mu wolność. Współczesny dinozaur. Płyń posmakować przynęty innego wędkarza. Do widzenia, panie jesiotrze. Przejdźmy teraz do opisu zestawów karpiowych i podsumowania dotychczasowych osiągnięć.
Przyjechałem tu na 6 dni i po 3 dniach bilans jest następujący. Duży jesiotr urwał się, mały jesiotr także, karpie 10, 8, 15, 12 i 11 kilo. Kolejny jesiotr stracony, wielki karp tak samo. Jesiotr 11 kilo. Na zestaw 4 kulek nic nie wzięło, a na truskawkową kulkę była ryba. Najlepsze są pływające kulki Nutrabait. W ferworze walki powiedziałem, że moczyłem je w esencji Maddoxa przez rok. Przesadziłem, bo to trwało tylko 4 miesiące. Jak widać, wystarczyło. Jeśli chodzi o żyłki i przypony, to powiem o nich skrótowo. Są to wytrzymałe żyłki marki Mason's Fish Tamer. Ani razu mnie nie zawiodły, mimo dużej ilości zaczepów. Także mocna żyłka Maxima spisywała się świetnie i warto o tym przypomnieć. Krętliki rozmiaru 5 i 6 firmy Mustad stosowałem je wcześniej na morzu. Przypony włosowe firmy Merlin i nić rozpuszczalna z Krystonu. Najlepsze haczyki Fox numer 2 są bardzo łowne. Może wydają się trochę za duże, ale przecież łowimy duże ryby. Wyjrzało słonko, więc zmykam do cienia. Stopery Kevina Nasha niezawodne i sprawdzone. Resztę wyposażenia stanowi szwajcarski scyzoryk z nożyczkami, które tną Krystone znakomicie. Obcinacz do paznokci, igła do nawlekania kulek, atraktor w proszku i w sprayu, kawałek plastikowej rurki i klej superglue do przylepiania przyponu włosowego do haczyka, gdyż nie umiem go przywiązać. Przejdźmy do samych zestawów. Pierwszy z ruchomym ciężarkiem. Przypon około 30 cm. Jest tu kawałek rurki i dwie pływające kulki proteinowe. Popatrzmy, jak to wygląda w wodzie. Mam tu dwie kulki bez zapachu. Drugi zestaw to dwie pachnące kulki na krótkim przyponie. Na trzonku haczyka widać rurkę. Ten zestaw jest odczepialny. Gdyby się splątał, demontuje się go w ten sposób. A tak zachowuje się w wodzie. Jak widać, unosi się ponad dnem. Trzeci zestaw to jedna tonąca kulka o truskawkowym smaku. Czasem chcę zmienić długość włosa, ale nie umiem go wiązać, więc wtedy korzystam z kleju superglue i jest dobrze. Zestaw zarzucam na odległość 40 metrów i opuszczam na 1,5 metra. Tak wygląda pod wodą. Zestaw wolno opada w wybranym miejscu dna lub kładzie się na wodorostach i czekamy na branie jesiotra. Na takie zestawy będę łowił przez następne 3 dni. Wędkowania uczyłem się na morzu, więc opanowałem dalekie rzuty. Nie są one jednak precyzyjne i przynęte czasem wywożę łódką. Możecie się ze mnie nabijać, lecz mam pewność, że przynęta jest dokładnie tam, gdzie chcę i mogę wokół niej rozrzucić zanętę. Z brzegu zarzucam wtedy, gdy łowię ryby w nocy i muszę zmienić przynętę. Przypony włosowe są z plecionki Krystone.
Gdy łowię wśród wodorostów, doczepiam torebkę zanęty nasza i wrzucam to wszystko razem do wody. Mam przynajmniej pewność, że zanęta znajdzie się w bezpośredniej bliskości haczyka. Teraz wywiozę moje przynęty i zobaczymy, co z tego wyniknie. Mamy branie. Trudno jest ocenić, ale to ładna ryba. Chodź do mnie, mój jesiotrze. Kieruję się w stronę pozostałych żyłek. Postaram się odciągnąć go w lewo i poczekam, co będzie dalej. Skieruję go w przeciwną stronę. Na razie idzie dobrze. Mam go dokładnie przed sobą. Płynie w stronę podbieraka. Kolejny jesiotr. Już tu jest. Mam nadzieję, że nie zaplączę się w żyłki. Ostrożnie. Widzicie żyłkę? Na jej końcu jest jesiotr. Chodź do mnie. To mój znajomy krzywy ogon. Już kiedyś złowił go Bill Cottam. A teraz na materac. Nie walczył zbyt zaciekle, ale dobry i to pod wieczór. To jest krzywy ogon, którego w zeszłym roku złowił Bill Cottam. Kręciłem wtedy film o jeziorze tęczowym. Miło spotkać starych znajomych. Wtedy ważył 11 kilo, a teraz ma 12 lub 13 kilo. Co słychać, krzywy ogonie? Co ci się mogło stać w ten ogon? Wracaj do wody. Ale nie jedz już moich przynęt.
Znalazłem się w niewygodnej sytuacji. Na środkowej wędce mam karpia, który mi trochę rozrabia. A teraz mam drugie branie. Mam ryby na obu wędkach. Oprę ją o drzewo. To bardzo przekorne ryby. Niedobrze. Bóg raczy wiedzieć, co wzięło. Poszło jak należy. Daleki wyrzut. Dwie pływające kulki proteinowe Nutrabait na zestawie. To duża ryba. Pokaż się. Lądowanie ryby jest kłopotliwe, bo przy brzegu jest dwumetrowa głębia. Ale rybka jest nasza. Nie chciałbym tam wpaść. Teraz na materacyk. Wyrywa się. No cóż, my tyjemy i ryby też. Trochę ochłonę i uwolnię moją zdobycz. Pokażę zestaw. Kulki gdzieś spadły. Haczyk numer 2. Zacięty w nożyczkach. Przypon był długi i kulki gdzieś wcięło. Haczyk wyjęty i możemy przyjrzeć się rybie. Wydalił kukurydzę i trochę innego pokarmu. Spójrzcie na kolor ryby. Jest złocisto-brunatna. Waży jakieś 10 kilo. Opłuczę ją. Będziesz grzecznie pozował? Prosimy o słoneczko. Bądź grzeczny, to zrobią nam zdjęcie. Wypuszczę go do wody. Jest bardzo ciężki. Ręce mnie rozbolały.
Płyń zdrowo. Duży karp. Duży karp na dwie kulki proteinowe. Jest 7 wieczorem. Voilà. Znów mamy karpia po dwóch wieczorach z jesiotrami. To było piękne branie, ale operator brał prysznic i nie zdążył go sfilmować. Piękna ryba, wspaniała. Biorą coraz większe. Właśnie pobiłem mój osobisty rekord w łowieniu francuskich karpi. I to przy świadkach. Co my tu mamy? 17,5 kg. Waży z pewnością mniej. To mój rekordowy francuski karp. Wyjmę rybę z worka, uspokoję ją, pozbędę się gapiów, zrobię zdjęcie i wypuszczę ją do wody. Ale najpierw muszę przekonać się na własne oczy, co złowiłem. There we go. Too big for me to handle. My puny self. There we are. One absolute. Istne cudo. Złowione na Nutra Baits. Perfection. Fantastyczne. Second time. Spróbuję go podnieść, ale nie wiem, czy zdołam, bo wcale nie mam kondycji. Przyjrzyjmy się jego głowie i szerokiemu grzbietowi. Obrócę go. Wróci do swojego domku.
Ta wyprawa była bardzo udana. Rzut oka z drugiej strony. Kolejna wspaniała ryba dla drużyny Daiwa. Gratulacje, szefie. Nawet najbardziej zapalony wędkarz musi wrócić do rzeczywistości. Przyznam wam się, że mało brakowało, abym wcale tu nie dojechał. Po drodze zepsuł mi się samochód. Załamałem się i rozpłakałem. Taki pech. Ta wyprawa była pełna sukcesów. Szkoda, że nie sfilmowaliśmy wszystkiego. Pokazałbym wam wielkiego karpia, który zeżarł całą zanętę i było mu jeszcze mało. Chciał mnie nawet zaatakować pod osłoną ciemności. Gdy w ciemnościach walczyłem z rybą, za plecami sapał mi dorodny jeleń ciągnący na rykowisko. Straciłem dużą rybę, bo nie wymieniłem baterii w sygnalizatorze. Wczoraj o północy zjawiła się jakaś kobieta. Już słyszę, jak mówicie, chciałbyś. Była roztrzęsiona. W samochodzie zostawiła dziecko. Wykrzykiwała coś po francusku. Domyśliłem się, że nie może znaleźć drogi. Uspokoiłem ją i wskazałem kierunek. Gdy wracałem kilometr po ciemku, próbując nie rozdeptać żadnej żaby, uświadomiłem sobie, jak łatwo się zgubić w środowisku, w którym my, wędkarze, czujemy się jak ryby w wodzie. Pamiętajcie, że jeśli w nocy ktoś zbliży się do waszego biwaku, nie musi to być zaraz Mick Payne z Pyramid Baits and Tackle z Holandii, który skutecznie wypłoszył swoją, już teraz byłą narzeczoną, zaczepiając po pijaku o 3 rano rączką parasola trzymanego w zębach za żyłkę jednej z wędek, powodując harmider i kompletną panikę. Podchodźcie do wszystkiego z dystansem. Dystrybucja w Polsce, agencja Wędkarz Amator i Profesjonalista. Tekst Janusz Dobrzelecki. Czytał Lucjan Szołajski. Reżyseria Liam Dale.